czy rybka lubi pływać, czy nie? Zapytaj o to twojego wujasa z wąsem. My dzisiaj będziemy robili śledzie. Do wody, na wyjazdy z kumplami, na kolację wigilijną i na inne bajery, o których nie masz pojęcia, bo śledzie w oleju zawsze robią robotę. Zapraszam do odcinka. Słuchaj, śledzie w oleju są w oleju. Co potrzeba do śledzia w oleju? Śledzia, mogą to być matiasy, olej kupiłem kujaski, jest po wypłacie i przede wszystkim cebula. Jest tanio, także do oporu. Poza składnikami potrzebujesz jeszcze najlepiej słoika, jaki pierwszy lepszy z brzegu, byle był czysty i wyparzony. Śledź musi się przegryźć razem z cebulą około doby. To jest minimalny czas, który potrzebuje na to, aby doszedł. To co? Robotaju. Filety są w solance, zatem otwieram wiaderko i będę przelewał je zimną wodą około 15 minut. Po to, aby straciły swoją nasolowatość. Następne co robimy, to kroję cebulę. Staram się, aby to były grube piórka, ponieważ śledzie będą też dosyć spore, dlatego cebulka również musi być spora. Dobór krojenia, wasza indywidualna kwestia. Ja osobiście lubię i tak się przyzwyczaiłem do piórek. Odsączone śledzie kroimy w około 2-3 cm paski. Następnie przygotowaną cebulę, którą mamy pokrojoną w piórka, wrzucamy na dno słoiczka i będziemy przekładać warstwami. Cebula, śledź. Cebula, śledź. I tak aż do momentu, aż skończą nam się produkty. Śledzie są już ładnie ułożone w słoiku. Ja lubię osobiście, jak jest dużo cebuli, a śledź jest grubo pokrojony. Czas, aby rybka zaczęła pływać. Zalewamy wszystko kujawskim i czekamy do jutra, aby się przegryzło. Wyjazd z kuplami, wigilia czy inna impreza. Z takim śledziem. Zabierasz do słoika i szpanujesz, jaki to z ciebie Gordon Ramsay, a tak naprawdę obejrzałeś kanał MasterChef. Czas na grande finale. Cebulka jest, śledzie były z kilka godzin w lodówce, mam na myśli dobę. Kurde. Cebula w grupie. Śledź jest słony. Doskonały podkład pod alkoholowe interesy. Po to, aby zaimponować teściowej innym, ale po prostu udawać, że znasz się na gotowaniu. Wbijajcie na naszą stronę MasterChef na YouTubie. Czekamy na was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Widzimy się co niedzielę o 18. Hej!